Zabrałem Was tutaj, żeby pokazać, jak wygląda moja praca, z jakich mieszkań robię, jakie mieszkania, żebyście też zobaczyli, jak ten biznes działa od podszewki. Kupiłem to mieszkanie po to, żeby na nim zarobić. Zrobić tutaj typowego flipa, czyli kupiłem mieszkanie w złym stanie technicznym, które no dzisiaj się nie nadaje do użytku, po to, żeby je wyremontować i sprzedać z dużym zyskiem. Z takiej norki, ruderki robimy bardzo fajne mieszkanie, idealne na wynajem. Jesteśmy w centrum Lublina, dosłownie kilkadziesiąt metrów jest Plac Litewski, a w tej kamienicy kupiłem mieszkanie, do którego Was zapraszam, pokażę Wam, jak będzie wyglądał remont tego mieszkania i jak będzie wyglądał biznes flipowy w tym przypadku. Chodźcie, chodźcie, pokażę Wam mieszkanie. Nie przestraszcie się. Pięknie jest. Pięknie. Znaczy będzie dopiero. Przez to, że to mieszkanie jest w ścisłym centrum miasta, ono by się nadawało zarówno na mieszkanie na krótki termin, jak i na długi. Więc w związku z tym, że pojawił się inwestor, który chce to mieszkanie kupić już wyremontowane po to, żeby je wynajmować na krótki termin, zdecydowałem się na to, żeby wyremontować je właśnie dla niego, właśnie pod niego. Gdyby jednego nie było, to zrobiłbym je tak dosyć uniwersalnie, żeby się nadawało i do tego, i do tego. To mieszkanie jest pełną własnością, nie jakieś tam udziały. Dlatego ma wartość taką, że mogę to później sprzedać komuś, kto się będzie kredytował bez problemu. Okej, może to nie jest typowe mieszkanie, które robię, bo to jest taka perełka, która jest w centrum miasta, w kamienicy. Ja robię też kamienice, mimo tego, że odradzam moim absolwentom i kursantom, żeby zaczynali od tego typu inwestycji, bo lepiej jest zrobić mieszkanie w wielkiej płycie, bo tam wiele rzeczy Was nie zaskoczy. Niektórzy myślą, że kupuję mieszkania tylko i wyłącznie zadłużone od komorników. Tak, kupuję takie mieszkania, ale też kupuję normalne mieszkania z rynku. Historia tego mieszkania wyglądała tak, że mój pracownik, który zajmuje się wyszukiwaniem okazji, jechał oglądać z pośrednikiem akurat inne mieszkania. Tamto mieszkanie się sprzedało, czy było już nieaktualne, więc pośredniczka zaproponowała mu jeszcze coś, co dopiero weszło i było tak jakby spod lady i to było właśnie to mieszkanie. Więc to jest rzadka sytuacja, w której kupujemy od pośrednika, kiedy to on nam coś proponuje i nam coś pokazuje. Natomiast to mieszkanie zostało tak kupione i tam była licytacja. To jest jedno z niewielu mieszkań, kiedy daliśmy więcej za mieszkanie niż była cena ofertowa. Zapłaciłem za to mieszkanie 210 tysięcy złotych. Postanowiłem Wam pokazać to mieszkanie przed remontem, w trakcie remontu, ale i też po remoncie, żebyście zobaczyli, jak z takiej no, dzisiaj norki czy ruderki można zrobić fajne mieszkanie, które będzie funkcjonalne, przestronne, no i ładne. Będzie tutaj kawalerka z własną łazienką i kuchnią. No, z dużym salonem, gdzie będzie strefa taka do wypoczynku i łóżko. 19 metrów ma ten pokój. To mieszkanie jest małe, ale nie ma czegoś takiego, że mieszkanie może być za małe, żeby w nim mieszkać. Ono ma około 30 metrów, więc no nie jest takie bardzo, bardzo małe. Oczywiście to nie jest duże mieszkanie, ale jest wystarczająco duże, żeby zmieścić tutaj i jakiś wypoczynek, czy jakąś kanapę, sofę i sypialnię. To mieszkanie będzie służyło przede wszystkim dla kogoś, kto tu przyjedzie na krótki termin, wynająć na dobę czy kilka dób i ono będzie pracowało w trybie krótkoterminowym. Tutaj będziemy robili nowe gładzie, tak żeby te ściany były gładkie, będą pomalowane, będą wyglądały totalnie inaczej. Te wszystkie pęknięcia, one będą pospawane tak, taką specjalną siatką, żeby po prostu później nie wychodziły. Tak to się bywa w starych kamienicach. Tu nie było malowane przynajmniej od 30 lat. Wiadomo, że ta lampa, ten żelandor, trzeba go wymienić. Cała instalacja elektryczna no jest prowizoryczna, trzeba ją zrobić od nowa. Na dole będzie nowa podłoga i to, jak ona będzie, będzie zależało od przyszłego nabywcy, bo to on powie, czego chce. To jest mieszkanie, które jest w momencie kawalerką, jest jednopokojowym mieszkaniem. Ma aneks kuchenny. Tą ścianę między pokojem a kuchnią będę usuwał po to, żeby była większa przestrzeń. Toaletę ma taką trochę na zewnątrz, natomiast chcemy ją przenieść do wewnątrz mieszkania. To jest jak u Kiepskich. Przy użyciu młynku i pompy, która będzie, no te fekalia, pompowała z mieszkania do ścieków. Natomiast ona bezpośrednio sąsiaduje z mieszkaniem, jest do niego przyległa. Nie można co prawda zrobić przejścia bezpośredniego, ponieważ jest dzielina zbyt gruby mur, który jest ścianą nośną w tym budynku, ale można przekuć tą ścianę i przerzucić rurę, która będzie kanalizowała nową łazienkę z pionem kanalizacyjnym. Za tymi drzwiami będzie nowa łazienka i aneks kuchenny. Chodźcie. Póki co wystrój jest jaki jest, ale nie ma to żadnego znaczenia przy zakupie. Całość i tak zostanie wyremontowana i przebudowana, a obecny stan nie bardzo wpływa na koszt remontu.
Tu jest trochę szerzej, dlatego w tym miejscu będzie właśnie łazienka, bo nie ma znaczenia, czy po tej stronie, czy po tamtej, bo i tak będziemy używali młynka i pompki do nieczystości. Trzeba jeszcze zmierzyć ten mur, żeby sprawdzić, czy jaki jest szeroki i czy można się przekuć z rurą. Około 65 cm. Nie będzie łatwo, ale już takie rzeczy robiliśmy. Zaraz pokażę Wam łazienkę, a ją będziemy likwidować i tam będzie składzik, ponieważ nikt nie chce dzisiaj chodzić na klatkę do toalety. Łazienka jest wystarczającej wielkości, wręcz duża. Szkoda, że nie da się jej połączyć z mieszkaniem, natomiast na tamtym etapie była świetną kartą przetargową przy negocjacji ceny. Nowa łazienka będzie mniejsza niż ta obecna, ale za to będzie nowa, z nowymi instalacjami i będzie w mieszkaniu, więc nie trzeba będzie wychodzić na klatkę. 96 na 2,56. Okay. Czyli 96 na 2,56. I to mieszkanie ma niecałe 30 metrów. Dzisiaj nie ma ogrzewania, ale kupując to wiedziałem o tym, że będzie wchodził LPET, czyli jakby taki lokalny operator miejskiego cieplika, czyli ogrzewania miejskiego, więc za chwilę, w momencie, w którym ja zacznę remont, robię instalacja ogrzewania centralnego, więc ja nie będę się kombinować z gazem czy z prądem, z ogrzewaniem, tylko po prostu robię sobie grzejnik i on będzie podłączony pod instalację centralnego ogrzewania. To mieszkanie jest w centrum, jest w takiej dobrej kamienicy, czyli za wynajem będzie można brać dużo więcej niż w normalnym bloku z wielkiej płyty, czy tam nawet nowym. To standard tego lokalu musi być wyższy. I standard tego lokalu ustalam bezpośrednio z klientem, który kupuje to mieszkanie dla siebie i on, można powiedzieć, płaci za wszystkie swoje fanaberie, za wynalazki. Dlatego ja określiłem pewien budżet na remont, natomiast to, co on chce ponad to, musi za to dopłacić. Wysokość tego lokalu to jest 3,70, więc spokojnie wejdzie antresola. Czy ją zrobimy? Dowiecie się na koniec odcinka. To wszystko stąd wyleci, za chwilę przyjeżdża ekipa, która będzie to robiła. Jeden z pierwszych etapów to jest wynoszenie mebli, demontaż szaf, burzenie ścianek i tak dalej. Niedługo zaczynamy remont, także sami zobaczycie i ocencie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Z mieszkania zniknęły meble, a ekipa właśnie wstawia okna. Przy okazji zobaczcie, jak mieszkanie prezentuje się z zewnątrz. I tak prezentują się gotowe okna. Widzicie też ściany, z których zniknął tynk, a została odsłonięta oryginalna cegła. W całym mieszkaniu została położona nowa instalacja elektryczna. Na tym etapie jeszcze trochę kabli wystaje ze ścian, ale już za chwilę nie będzie po niej śladu. Zobaczcie, jak w mieszkaniu powstaje podłoga. Na podłodze kładziemy panele winylowe, ze względu na swoją wytrzymałość i na to, że mieszkanie idzie pod wynajem. Tu widzicie miejsce, gdzie kiedyś była stara kuchnia, a obecnie powstaje nowa łazienka. Przy tak wysokim pomieszczeniu mogliśmy sobie pozwolić na efektowne ozdobienie sufitu. Sami zobaczcie efekt, dodam tylko, że to jest ręczna robota. Mieszkanie jest już gotowe do wynajmu. Zostały wstawione sprzęty AGD, potrzebne meble, elementy wyposażenia i rośliny. Ważnym elementem wystroju jest oświetlenie. Dodaje pomieszczeniu charakteru. Tworzy klimat i zwiększa funkcjonalność pomieszczeń. W naturalny sposób rozdziela także pomieszczenia na części. Ostatnie poprawki i dodatki homestagingowe i można robić zdjęcia. Zobaczcie, jak prezentuje się mieszkanie na zdjęciach. Kupno i remont tego mieszkania wygenerowało zysk o wysokości 52 tysięcy złotych. Pamiętajcie, nie kupujcie pierwszego mieszkania na flipa w kamienicy, bo możecie mieć problem z policzeniem, ile tak naprawdę będzie kosztował remont i jak długo będzie trwał.